Nie, już nie ma. Nie. Myślałem, że ten ładnie ugujmy, a ten przy tym Mercedesem spakował, nie może zdecydować, o, teraz się zrobiło trochę wolnego. Zobacz, czy mam światła włączone, reflektory, czy nie. Chodź, chodź. Fajna ta sandomierza, ta plakietka. Co? W kwietniu czy w marcu jest ten sandomierz? W marcu jak? To jest za wcześnie. Chyba, że taki marzec jak wtedy coś nie ubrali. Ale to i tak jest dzień za krótki jeszcze. Chodź, idziemy klasyki pogląd. Thank you.
Aga! Wtedy jechaliśmy do Łeby i się spieszyliśmy, dzięki tam wyciągnął. Chyba, że nie chcecie jechać w parady. Uważaj! Jadę z kapustą. Mnóstwo tego... Nie, no ja ze dwa razy tam pod 170 to uważałem. Aha. Nie, nie, my to jechaliśmy to sobie tak 90, 110. Zresztą wiesz, rano jak wyjechaliśmy, to było zimno jeszcze. A my na krótki rękaw... Po 10 jakoś, co? Także na krótki rękaw to wiesz jak. Mówię, nie ma się co spieszyć. Kurtki włożyliśmy, ale nie jechaliśmy w kurtkach, bo mówię... Nie... Patrz, ten nadajnik to tam z tej Konradki, no nie? Żeśmy oglądali. On już jest w Kujawsko-Pomorskim. To nie jest tutaj w województwie wielkopolskim. Ten nadajnik. No ale mówię, z Konoradki go było widać. Tu fajna plaża jest. Chociaż nie powinien przez taką wyjazd. No. Do Wisły aż, do Gdańska pójść, dopłynął. Te kanały się łączą wszystkie razem. Światło może płynąć. Yeah.
10. Zapraszamy. Tak. Komisyjnie musimy się rozliczyć. Mamy tu księgowego. 186. 186. I to sprawca jest tego. I proszę Państwa, koniec losowania. Rozdaję wygranych. Brawo, brawo, brawo. Zapraszamy Państwa za rok. I cóż, bawimy się dalej, tak? Ja dziękuję bardzo grupie motocyklowej 6. Nawet środek był gumoteczki. Przejedziemy tą starą drogą.
Toremek nie jechał.